Patio to wewnętrzny dziedziniec czy mały ogródek przy pałacach, gdzie można z dala od zgiełku odpocząć i poddychać na świeżym powietrzu. Dzięki budżetowi obywatelskiemu i zebranym głosom takie uczniowskie patio powstaje przy liceum Norwida. Cała szkoła zaangażowała się wspaniale w promocję projektu. Rozdaliśmy tysiące ulotek. Było ogłoszone to na stronie internetowej szkoły, na Facebooku szkolnym, na Instagramie. Ludzie naprawdę bardzo zaangażowali się w akcję i to doprowadziło do nas do sukcesu, czyli do 10 190 punktów i wygranej projektu. Obecnie patio wygląda jak plac budowy, ale za jakiś czas będzie tu można naprawdę odpocząć. Takie miejsce jest bardzo potrzebne właśnie tego, żeby w trakcie przerwy wyjść sobie na świeże powietrze, odsapnąć po prostu po jakiejś kartkówce, sprawdzianie, trochę się zrelaksować. I właśnie też lekcje na świeżym powietrzu to też jest coś, co brzmi cudownie i bardzo byśmy chcieli wziąć w czymś takim udział. Świetna inicjatywa dla szkoły, dla promocji szkoły. No i super, że takie coś powstanie. Zebrana liczba głosów może wzbudzać podziw, no i nie ukrywajmy, zazdrość innych zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego. Ponad 10 tysięcy zebranych głosów zaskoczyło nawet samych nauczycieli tej szkoły. Ogromnie byłam zaskoczona, ponieważ to pokazało, jak nasza młodzież jest zdeterminowana i jak bardzo dąży do celu. I jak też głoszą ten fakt właśnie możliwości głosowania wśród społeczności nie tylko szkolnej, ale również znajomych, przyjaciół. No i naprawdę to jest dla nas nasz sukces, naszych uczniów sukces. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Zapewne w takim miejscu będą mogły się odbywać lekcje. Zatem to już murowane. Tutaj nauka będzie szybciej wchodzić do głów młodych ludzi.